Może przyniosę coś takiego z tego ja. To są papamas się nazywa jakoś tak. To takie prażynki wytrawne, słuchajcie. W sensie... No, dla mnie to za bardzo smaku nie ma, oprócz tego, że jest takie crunchy. Czyli takie chrupkie. I do tego jest sos mango. No, według mnie jest ok, ale dupy nie urywa. Ale można zjeść. Nie jest jakieś... Nie jest pikantne, nie jest łagodne, nie jest słodkie, nie jest tłuste, ale coś innego. Satsikal everyone, witajcie kochani, 30 grudnia. Miał być dzisiaj inny filmik, a mianowicie miał być o przeszczepie włosów mojego męża, ale to jednak są drastyczne zdjęcia i stwierdziłam, że nie chcę się tym dzielić, ale dokładnie rok temu w Sylwestra mój mąż miał przeszczep włosów, o czym chwilę opowiem, ale najpierw wam pokażę ostatnie zakupy w tym roku. To tylko tak na szybciutko, bo dzisiaj mamy trochę szpital w domu, mąż się nie za dobrze czuje. Dobra, najpierw weźmiemy mrożone, czyli musieliśmy kupić lody, które dzieci wypatrzyły na półce. Arbi płakał też o samochód, ale lody za funta 60 są lepszym wyborem. Tym bardziej, że ich nie widzieli po przyjście, więc zaraz schowam. Pizzy na Sylwestra, wiecie. I coś takiego wypatrzyłam, mini pizzę. Enaja ma teraz fazę na jedzenie pizzy, więc idealnie. Dobra, schowam to do zamrażarki i już do was wracam. Pomidory, czerwoną cebulę, białą cebulę, banany, luzy, banany w woreczku. Bakłażany na sabdzi, czyli odkryliśmy, że teraz Brytyjczycy zaczęli sprzedawać nam takie chili, więc je kupujemy, bo w indyjskim sklepie dawno nie byliśmy, a brakuje nam masali zwykłej, więc trzeba się wybrać, ale na razie zadowalamy się Lidlem. Jedziemy z kolejnym workiem, mamy czekoladowe bułeczki ulubione Enai, Arwiego ulubione, cukier, który idzie u nas jak woda, paróweczki jedne, paróweczki drugie są różne. Tutaj będziemy robić kiełbasę na cebulce. Chyba na Sylwestra, taki polski akcent. Tu mamy pork, świnkę, nie? No. Tu mamy ogórki. Ja jem tylko konserwowe, kiszonych nie lubię. Mój mąż też. I właśnie kupujemy w Lidlu, a nie w polskim sklepie, bo po co przepłacać. Tu są jogurciki. I Arby sobie zreszył zielone jabłka, a nie te zwykłe, więc zobaczymy, czy będzie je jadł. I jeszcze czosnek. I druga, trzecia torba za nami. W tej torbie jest głównie mleko i szampanik na Sylwestra. I to będzie nasz jedyny alkohol, bo mój mąż teraz jest chory, a mieliśmy trochę błyskowy grudzień. I tu kupiłam taką lasagne, którą lubię z Lidla. I tu są jeszcze jakieś ciasteczka. No. I to jest kolejna torba. 4 mleka to u nas podstawa. I zabieramy się za to. I to są już ostatnie rzeczy. Takie jakieś fajne wafelki odkryliśmy. Bo Arwi chciał Oreo, ale stwierdziliśmy, że to będzie lepsze. Pewnie mówicie, o Arwi chciał to, Arwi chciał tamto, ale powiem wam, że jak twoje dziecko, które nie mówi, zaczyna chcieć te rzeczy, to kupujesz. Tym bardziej, że on to nazwał wszystko słowami. Dobra, ketchup, majonez, pomidory w puszce, jogurty takie, wiecie, pałcze i kurczaczek, i papersiki, i gazetka na kolejny tydzień, którą sobie zaraz obejrzymy razem. Idę zanieść mojemu choremu mężowi herbatkę i kanapkę do łóżeczka, bo zakupy go tak wymęczyły, że za masakra, jeszcze mi tak było głupio, bo ja wszystko robiłam i babki się patrzyły, a wiesz, to nie widać, ktoś jest aż tak bardzo chory, żeby nie pomagać. Czasami nie osądzajmy ludzi, bo naprawdę ta wyprawa była dla niego bardzo męcząca. Go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go! Tu jest nasz niebieski rachunek za szampan 4,99, pampersy 4,89, pomidory,
świeże. Tu te puszki trzy, co kupiłam. Tu są pomidory. Raspberry. A nie, to są te jogurty dziecięce. Malina i truskawka. Tu są te lody. Tu są te czekoladowe bułeczki. Garlic bread. Pizza. Te małe pizzerki. Ciekawe, czy to będzie dobre, wegańskie. Są chyba te nowe ciasteczka. To są te Ardiego ulubione bułki. Które poszły mega w górę. A nie, 1,20. 1,29 to nie tyle, bo myślałam, że 1,99 to jest te nowe ciasteczka, co kupiliśmy. A to snack pack creams. Mam jeszcze z tym mleko. Bakłażan. Cukier. A, to co to jest? A, te zielone jabłka. Nie, zmyliło mnie te granie, a nie, że apple. Kurczakowe parówki. Są te kuba. O kurde, jednak po 3,29. A pisało, że inaczej. Ale właśnie były dwie mylące nazwy. Bo to wiecie po niemiecku. Tylko mam wiedzieć. Ogórek. Jogurciki. Jedne banany, drugie banany. A to? A, świnka. To są te korniszonki. Ketchup. Czosnek, chili, majonez. Czerwona cebulka i zwykła cebulka. I tu są te pomidory. I zostały zapłaciliśmy 79,29. Więc nie tak źle. Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy troszeczkę chorzy, więc wiecie, dzieci kaszlą, smarkają, ale to jest taki jeszcze poziom, że tak powiem, codzienny, ale mąż naprawdę ma gorączkę, dreszcze, wirumu się w głowie, nie powinien dzisiaj prowadzić i ta kobieta patrząca na nas trochę mnie zdenerwowała, bo tak patrzyła na niego, jakby był leniem, a ja go cały czas musiałam stopować, żeby siedział na tyłku i się nie ruszał, bo ja wyciągałam dzieci i zakupy i wolałabym, żeby on odpoczął. No mniejsza z tym. Ona już mnie woła. Chciałam sobie kanetkę obejrzeć. Z wami. Bezmięsny styczeń. Ale tu się zaczyna dopiero 5 stycznia. No właśnie, chciałam powiedzieć, że my zapłacimy 74, a w Tesco byśmy więcej dużo zapłacili za to i w Aździe. Dlatego się przerzuciliśmy na Tesco. Przez to mój teraz jeździ częściej. I wiecie, jak to można w zakupach. Nie kupujemy tego, co ja chcę. Tak sobie lubię chodzić, coś wybrać, to kupiliśmy. Arvid powiedział, że on chce nam pokazać gazetkę. Very good. What we have here? Tortilla, burrito. Burrito and this? What is this? Pizza. Pizza, yeah. Veggie pizza. Veggie pizza. What else is here? Jakieś wegańskie, wegetariańskie tutaj mamy. Może być to dla kogoś dobre, kto jest wegański gyros, wegacy nuggetsy. Coś innego. A to już normalny zestaw. Co tu mam? O, masaż na plecy. Ja chciałam swojemu kupić na gwiazdkę taki do samochodu, wiecie? Dla kierowcy taki do masażu. Jak macie jakieś godne polecenia, to dajcie, tylko że w budżecie, kochani, w budżecie. O, takie ćwiczenia z pasem. O, do ciśnienia, ale nas teraz chcemy kupić. Może ten blood pressure też, ale ogólnie musimy termometr, słuchajcie, kupić. Bo kiedy nam się ostatni zepsuł, tu nie mamy. No, do samochodu. Jest tylko poduszka. Kolejne. No nie, aplikacja. Koniec. A ja punktów żadnych nie zbieram. Dobra, zapowiedziała tego vloga już poszła.
Nie, bo ja chciałam naprawdę dzisiaj ten filmik puścić o tym, jaki tragiczny był Sylwester w zeszłym roku, bo mój mąż miał przeszczep włosu dokładnie w Sylwestra. Wrócił, że tak powiem, w pozycji leżącej. No jak przyjechał, jak go zobaczyłam na łóżku, no to się troszeczkę wystraszyłam, powiem wam, bo on był, wiecie, obdarty ze skóry, że tak powiem, obandażowany tutaj, bo miał te włosy z brody i z tyłu głowy przyczepiane na przód. No i musieli, wiecie, żywe mięso ubierać. Dlatego stwierdziłam, że jednak tych zdjęć nie będę pokazywać, bo to jego prywatne momenty. Pokażę wam za to, jak wyglądał przed, zaraz po, jak te włosy wyglądały i jak wygląda teraz. A te inne szczegóły to ominę, bo po co? Ja nie jestem takiego rodzaju kanałem, żeby pokazywać takie rzeczy. Trochę mi się marzyło, że zrobię ten filmik, że wiecie, będzie jakaś oglądalność. Ale ponieważ duża część rodziny mojego męża ogląda to i moja rodzina też ogląda to, to stwierdziłam, że wszyscy wiedzą, że miał przeszczep i taką wiadomość zostawmy. Więc koszt takiego przeszczepu był naprawdę niewielki, bo sam przeszczep kosztował, jak się nie mylę, 500 funtów. Albo nawet jeszcze mniej. Już tyle razy mi mówił, oczywiście teraz jak chcę nagrać, to zapomniałam. Ale był naprawdę tani, porównując do jego kuzyna, który był w Anglii tutaj. I zapłacił za niego chyba prawie 2000 funtów. Tylko, że ten tutaj różniło się, bo on nie miał żadnych dodatkowych lekarstw, kremów, ani nic. A mój miał taki proszek, który powinien być taki jakby do rozpuszczania w mleku, w gorącym napoju. I do tego tabletki, i do tego miał specjalny szampon, który miał brać przez pół roku. U nas różnie z tym braniem było. Jak się pamiętało, to brało, jak nie, to nie. Oprócz tego on jeszcze miał, bo nie miał, powiedzieli mu, że nie miał wystarczających silnych włosów. I ogólnie powiedzieli mu, że te tylnie włosy też w parę lat będą, że tak powiem, łyse i że straci te włosy. Więc dali mu jeszcze takie zastrzyki wspomagające te porost włosów, bo same włosy wystarczyły mu tylko na tyle, a tutaj mu odrosły takie jego włosy jakby po tych zastrzykach. No to różnie z tym wyszło. Ogólnie to wygląda tak, jakby przydałby mi się jeszcze jeden przeszczep właśnie na sam środek głowy. Według mnie ten przeszczep był w ogóle niepotrzebny, ja to za każdym razem mówię, że ryzykował własne zdrowie na głupoty. No ale każdy ma kompleksy i każdy ma prawo z nich się leczyć jak chce. Mojemu mężowi łysina bardzo przeszkadzała i ogólnie w Indiach jest taki, no źle się mówi o łysych, no. W sensie, że tam mało kto jest łysy, szczególnie wśród Sikhów, jak już to mają te turbany i zakrywają. U niego w rodzinie jest ten problem z włosami troszeczkę. Szczególnie u młodszego pokolenia, które przyjeżdża do Anglii i dużo osób właśnie traci włosy tu w Anglii. No, jest zadowolony z tego, że zrobił, ale powiedział, że już kolejnego robić nie będzie. Jak teraz już mu wypadną, to już mu wypadną. Więc jeszcze do niego mówię, że no nie musiał tak robić. Dla mnie to w ogóle nie było potrzebne, żeby takie coś robić. A on do mnie mówi, przytoczył mi, słuchajcie, komentarz, który był pod moim filmikiem na początku mojego YouTube'owstwa. Dałam takie filmy, jak mój mąż przymierza różne te indyjskie stroje i napisałam mój przystojny mąż, a komentarz był, jak on jest przystojny, to ja jestem święty Mikołaj. No. Jakoś nie wiem, czy ja mu to przetłumaczyłam, czy on to sobie przetłumaczył przez Google'a, czy coś. W każdym bądź razie wypełniał ten komentarz. Mówi, że teraz mogę publikować, bo nikt już nie będzie mówił, że jest nieprzystojny. A ja mówię, to nie wcale nikt nie komentował twojej łysiny, bo w Polsce nie ma takiego potępienia łysiny jak w Indiach. No, ale nie przegadasz. Ale prawdą jest tak, że po tamtym komentarzu wziął się za siłownię też. Ale teraz no, nam się przytyło obydwojgu. Może postanowienie noworoczne powinno być, że coś schudniemy. Na razie mamy przerwę od alkoholu. dobra. Tam to taka prywatna klinika była, która to robiła w większym mieście. Tam jechało się około
godziny 20 do tego miejsca. Ja byłam z nimi na kontroli po 2 tygodniach. I z tego tam też nagrałam krótki filmik, który Wam teraz puszczę. Daddy finger, where are you? Sparrow! Dancing? Are we dancing? I don't want to call it the party. You know, the color is the piano. What can you do? Oh no! What? Bibi! Chacha! Daddy! Mummy! Mummy! Nani! Nana! Nana! Uda! Uda! Eda! Edi! Sasa! Sasa! Aha! Ha! Kaka! 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 Gaga! 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 Dadu! Dadu! Hi! Bibi! Bibi! Mummy! Mummy! Guru! Hi, Guruji! Satnam, Satnam, Satnam Ji. Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru Ji. Satnam, Satnam, Satnam. Deszcz w Indiach. No nie jest jeszcze prawdziwy deszcz, ale troszeczkę widać. O, tu my z rozmazucha.
more? You want more? Yes? Ada. Rain, rain, go away, I'll be waiting.
Nagi. Anaya? ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਬੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਰੰਗ ਇਸ ਪਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਿੰਸ ਨੋ ਨੀ ਦੋ ਕੋਨਸਾ Nawet chyba dałam więcej niż chciałam. Znaczy, pierwotna wersja była, że w ogóle wszystko pokażę. Druga wersja była taka, że nic nie pokażę. A teraz to nie był taki kompromis. Chyba jednak dałam więcej niż chciałam, bo zawsze tak jest mi trudno wybrać, wiecie, co pokazać, co nie. No postaram się jednak te takie bardziej obleśne zdjęcia zostawić dla siebie, a pokazać tylko taki krótki progres. Dobra. To będzie chyba ostatni filmik przed Nowym Rokiem, przed Sylwestrem, więc wszystkiego dobrego na ten Nowy Rok, żeby był lepszy niż ten, żebyście spełnili swoje marzenia, życzenia i wszystkiego co najlepsze. Pa!